Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Titan Quest Immortal Throne. I kontynuujemy sobie naszą przygodę. Jesteśmy teraz w starożytnym grobowcu w lokalizacji grani Trytonów. I będziemy szukać jakiegoś nieumarłego tyrana. Znaczy już szukać nie będziemy, bo on jest tutaj zaraz obok. Jakby się tu przydałoby się jakoś przygotować do walki. Dobra, czyli po prostu wchodzimy. On jest sam czy z kolegami? Sam, to luz. Też mam dobieg, panie. Dlaczego on mnie nie bije? To ma być bicie. Dobra, walka z bossem była bardzo przejmująca i... What? Nagle się tu pojawiło ponoć... Aha! To się miało od razu pojawić, tylko że ja sobie za... z łuku go za daleko chwyciłem. Serio. Okej, mi się już nie mieszczą przedmioty, więc muszę się udać do miasta. Do Knossos. I tak dawno musiał się chyba do Knossos i tak wrócić. Chociaż oddam sobie questa przy okazji, jak będę te przedmioty sprzedawał. Bo to chyba gdzieś tu muszę go oddać, tak? Czy nie? Czy on już się sam oddał? Zobaczmy, sam się już oddał, dobra. To pójdziemy do tego pana, posprzedajemy tutaj te wszystkie pierdoły. Słabe to wszystko. Jestem bardzo wymagającym już wojownikiem. Szukamy zielonych, szukamy... O, nie stać mnie? Tak, he! Nie stać mnie. Na coś niemożliwe. Wow, tu jest coś mocnego. Wow, tu jest coś mocnego. Muszę hajs zgarnąć. 280, trochę brakuje. Kontrataku, zręczność, regeneracji zdrowia. Niezłe. No, tak ja się boję, że mi to teraz zniknie, jak zaraz coś... Kurde. Chwila. No, bo to daje mi więcej zręczności. Ale mi odejmuje regenerację zdrowia na sekundę, tak? No ja widzę, to jest plusik czy minusik? To jest minusik, o jakie gówno. Odporność na truciznę bym miał już na fulla, ale obrażeń od trucizny. Aha, obrażeń od trucizny, jejku, to jest świetne. To ta regeneracja zdrowia, to by mi się chyba już nawet spadało to zdrowie, ile mam regeneracji. Aha, tu miałem ten. Nie, mam w sumie 7, to mógłbym coś takiego założyć. Ale coś, co mi coś ujmuje, to nie jest to za dobre. O, hełm 18 zręczności. No i elegancko. Ubieramy. Co? Zmieniło mi się coś? No niby zmieniło. Powinno przynajmniej. O! Zielona włócznia. Ale słaba. W porównaniu do mojej. Dobra, idziemy jeszcze tam te przedmioty pozbierać. Bo z hajsem słabo, jak widać. Już teraz jeszcze bardziej. Pierwszy raz mi z hajsem jakoś cienko w tej grze. A to jeszcze przerzucam przedmioty. To już w ogóle jakaś, jakiś szczyt biedoty. Kiepskiego gospodarowania majątkiem. Ale teraz to pozbieramy, posprzedajemy i będzie z powrotem hajs się zgadzał. Eliksiry mógłbym sprzedawać, bo ja ich nie używam. 75 eliksirów. Nieźle. Dobra, jeszcze raz się przeteleportuję do Knossos. Sprzedam jeszcze raz przedmioty, a przy okazji się nowe wygenerują. To może będzie jeszcze coś ciekawego, tylko byle nie było to drogie. A tutaj, coś mogę nowego ubrać? Jest! O w mordę! Ale to jest epickie! 10 obrażeń kłutych, 10% obrażeń kłutych, ale ja będę tym mordował. Okej. Będę musiał sobie zdjąć tą aurę zaraz. A te łuki? No jeszcze mi brakuje 280, ale one też są kozackie. Do tego mi tylko poziomu trochę brakuje, a tak to już będę miał wszystko. Dobra. Obszar transportu, to wrzucę to. Przede wszystkim to, bo to jest najważniejsze. A to cięciwe, to sobie tu na razie może też zostawię, ale... To sobie tutaj złączę, będę miał już pełen kolejny. Aha, dwa mam takie same, super. Szanse na dodatkowe obrażeń. Mógłbym sobie to w sumie na...
założyć, ale założyłem już to. To jest w sumie lepsze. Skorupia żółwia. Tylko że niepełną mam, to jednak i tak jest gorsze. Okej, okay, idziemy sprzedawać. Sobie ubiorę zaraz ten mój piękną włócznię. A co to jest? Idealne pióro. Znaczy ja chyba nie idealnego pióra nie zakładałem nigdzie. Zobaczmy co teraz tu jest. No już się przeryglowały te przedmioty. Coś do zręczności widziałem. O, tarcza fajna. Tylko ja może sobie najpierw ściągnę ten relikwie, bo coś czuję, że mi może braknąć hajsu później. Bo to też kosztuje. Wow, i to sporo kosztuje. Odzyskaj relikwie. Teraz mam... Chwila, zobaczę ile mam teraz obrażeń. 241. Tak. 325. Wow. Ale będę napieprzał. Nieźle. Okej, okay, stać mi jeszcze na tu tarczy? Stać mnie. A to zręczność mi trzeba? A trzeba mi, bo jeszcze sobie bym wtedy łuk ogarnął. Ale czy coś jest, może coś by mi więcej dawało tej zręczności? Nie, jak ja jestem teraz zręczny. A ogólnie ta tarcza jest dobra, energii mi doda, przynajmniej nie będzie tak szybko spadać. No, tarcza jest spoko. Aha, teraz muszę... O kurde, to już chyba nie będzie mnie stać, żeby ściągnąć ten, chociaż może wystarczy. Obszar separacji. Odzyskaj. Może by to założyć jednak odporność na to... Nie, nie, nie odporność na to ciznę. Tam miałem jeszcze jedno takie. Co to było? To? To. Szansy na 50% oddawanych obrażeń. Może by to dobre było? A nie ma nic ze zręcznością? Siła jest. Do zręczności pewnie nie mam. No jest coś do zręczności, ale 18 poziom. A to jest na zbroję, to luzik. Zdolność do obrony. Nic, to wrzucam tu skorupę. To sobie tutaj wrzucę z powrotem to. Aha, bo to jest idealne pióro, to mam chore pióro. Bo idealne pióro już chyba gdzieś władowałem. Tak? No tutaj władowałem. Dobra. Bo mi znowu ten, bo ten odcinek mi długi wyjdzie. Taki, a niewiele zrobię. Także tego, a to nie patrzę, bo i tak mi nie stać teraz na nic. Idziemy tam sobie nad miejsce, bo stamtąd ruszymy w dalszą drogę. I będziemy teraz szukać i bronić artefaktów w Knossos. Znaczy to nie będzie w Knossos, ale będzie w okolicach Knossos. Dobra, wybiegamy tu truchcikiem po cichu, żeby się zmarli, nie obudzili. Żeby tu się nikt nie denerwował. Kto żyw, niech spoczywa. Niech nie budzi się mym nadejściem. Heh. Chyba nie będzie z nikim problemu. Mam nadzieję, że teraz nie podsunąłem nikomu jakiegoś pomysłu na poradzenie sobie z sąsiedztwem. Tak, jak nie zrobiłem tego wcześniej, to zrobiłem to teraz. Okej, okay, czy tutaj będą jakieś potwory? Są! Ja nawet nie chcę wiedzieć, jakie ja teraz obrażenia zadaję. 200 krytyk? Już 200 krytyki były, ale to takie rzadkie. Może one akurat miały odporność na kłute. Ale to teraz to będą straszne liczby. Aż się ten... Skóra jeży. Co? Włosy się jeżą, skóra się ten... Marszczy? Nie. Co tu jest? Zielone? Co to tam jest? Gińcie sobie. Tam jeszcze z piorunami nawala. Bezczelne. Gdzie ty jesteś? Tu. Muszę teraz złoto zbierać, bo z nim jest krucho. Wreszcie może tu wejdę. Wybiję to wszystko. Bo jednak ten poziom mi trzeba też. Pobiję sobie w namiot. To okej, okay, wysunęła się. D.
Dobra, to wszystko jest rozrzucone tutaj po bokach. W sumie cały obóz wyczyściłem szczelnie dość. Szczelnie, dokładnie. Tu mamy iść w lewo i tu będzie most. Ha, zgadłem. Serio nie wiedziałem. Tak wszystkiego nic się nie pamięta. Nice. Dlaczego mam ta cyfra energii jest tak na ciemno? Handlarz? Po co tu handlarz? No dobra, sprzedam ci co nieco. Bo mam co nieco na sprzedaż. Plus 13 zręczności, a to nie mam na co ubrać. 5 zręczności, serio. Na takich poziomach takie przedmioty i taka mała zręczność. No nic, fontanny użyjemy i gdzie mam to iść? Tak, w dół pewnie tu drogi nie ma, dokładnie. To tu tylko w górę. Gdzie to mnie doprowadzi? Jakiś duży plac z chłopiami. No wywaliła mi tu burzę, tylko tak na zmartwienie. Ona już tak z tego nie pokorzystała. Chyba gnij ty sobie od tych trucizny. Co, nie dasz się? No to pomogę. Nie będziesz cierpieć tutaj. Trucizna też nie jest miła, to boli pewnie brzuszek. Sztuki złota, jakieś karwi... Jak to w ogóle... Jak się to... To jest karwasz. Karwasz twarz. I tu mamy jakiś budynek duży. Jakiś pałac. No zgadłem, pałac w Knossos. No i tutaj trupy. A trupy już niestety tak łatwo nie giną z mojego oręża. Czyżby tu były konstrukty? Tak mi się kojarzy z jakimś pałacem właśnie konstrukci. O, esencja siły. A to siły. No, strasznie dużo tu mam esencji siły na tej postaci. Dobrze idzie, poza tym. Jakby jeszcze ta trutka na nich działała, to by było w ogóle pięknie. Ale będzie dużo potworów, na które będzie działać. Poza tym wszystkie, większość bossów to są albo istoty magiczne, albo nie umarli i na nich takie jakieś trutki czy coś to działają. A czy nie, nie umarli, to w sensie demony. Nie umarli, bym się nie cieszył. Co tu jest? Aha, potwory. No dobra, to zabijamy. Gdzie to włócznia teraz tu kosi? Nie ma szans, żeby coś na dwa razy poszło. 400! Jego go zasiekałem. Esencja męstwa Hillesa. W sumie dobrze tu wyszedłem, troszeczkę więcej doświadczenia wskoczyło. Tak w ogóle jakie mam największe obrażenia? 312. Więc tamto to było połączenie, może coś z tego siadło jeszcze? Nie wiem. Tak coś się dzieje, nie wiem co za bardzo. To tak, to pewnie tak samo moje polityce, tak? O coś wiem, że się dzieje w tym kraju, ale nie wiem co za bardzo. No i są konstrukcje, czyli dobrze myślałem. Jejku, to mnie prawie nic nie trafia. Ale one mają 21 poziom, to troszkę tego życia mają. Okej, okay, tu do góry. I teraz co? Marlaki znowu. Łuk później będzie fajny na duże hordy potworów, bo będzie przebijał i w ogóle się będą rozpryskiwać te strzały, więc to będzie zadawać duże obrażenia dużej ilości przeciwników. Więc tak, tutaj sobie stanę z daleka i kilka razy strzelę i zabija dwa razy więcej przeciwników niż oddałem strzałów. Także to będzie bardzo takie miłe i sympatyczne. A włócznie już takich czarów nie mamy niestety.
Niestety albo stety. Nie wiem, czy to by było potrzebne. Trochę złota. Eliksir zdrowia. I co, i w dół schodzimy tutaj. No to przydałoby się w tym odcinku już jakoś to zakończyć. To się dłuży i dłuży. Nawet konstrukty się tak rozsypały po prostu. To jest piękne, jak ja to lubię. No, ginąć panowie tu po kolei. No i czekaj, gdzie ja to idę? Tutaj chyba. Już nie będę wydłużał drogi za bardzo. Ty obstawiam, że w tą stronę. Chociaż mógłbym spotkać jeszcze jakiegoś bohatera, to szkoda trochę tak na boki uciekać. A czy od razu na główną ścieżkę iść? A mam skrzynkę aż. Otworzyłem w międzyczasie. Eliksir, mitra, zbawienia. Czegoś tak. Okej, to tutaj na dobiegu się wymaga wywala. Jak zegarek teraz idzie. Dobra. Koniec tej zabawy, trzeba wreszcie iść coś z mocniejszego zabić. O! No i o to chodziło. Ale ekipa. Dobra, coś już zaczyna mi zdrowie spadać. Nie rośnie. Ale sytuacja już opanowana. Znaczy tak się wywaliłem w środek taką postacią, przecież to... Nie, ale dobre, dobre to jest. Też tarcza i uniki mi dużo dają. A potwory i tak teraz nie mają jeszcze dużych obrażeń, więc... Nawet jak mnie trafiają, to dużo się nie dzieje. Dwór króla Minosa, spoko. Co ty, czego jest woda przez środek? Jaki to ma sens? Labirynt minojski, no nie! To ja może zrobię tak. Teraz kończymy odcinek, także komentujcie, subskrybujcie, ceńcie i do usłyszenia. A w następnym odcinku przejdziemy sobie cały labirynt i skończymy sobie ten akt ogólnie.